Neil Nicola, Jim Sur. Przypomnijmy, że przyjechał na Kevin Neil. Glory i chwale, bowiem wygrał poprzednią rundę mistrzostw świata we Włoszech na Sardynii. To jest zewnętrzny tor Hyundai. Na Sebastian Ogier. Sebastian Ogier, który wielokrotnie już wygrywał rywalizację na tym torze, który wygrał dwie ubiegłe edycję Rajdu Polski. I teraz pytanie jest, czy młody, szczęśliwy tata dosłownie dwutygodniowego teama odniesie tutaj zwycięstwo dla swojego synka, czy będzie trzecim rzędu sukces w Rajdzie Polski. Sebastian Ogier, Thierry Neville. Bardzo zacięty pojedynek, a Sebastian Ogier pytany wczoraj na konferencji, a czy będzie jeździł szybciej, czy też będzie jeździł wolniej. Dokładnie tak samo, że zawsze jeździ bezpiecznie, że zawsze chce być na mecie i zawsze chce specjalnego. No, interesująca, proszę Państwa, sytuacja. Tak przyglądałem się, nie udało się dosyć chyba Ogierowi przewagi nad Neville'em. Neville nie żartuje, miał taki słabszy okres w swojej karierze. Było sporo tego rodzaju wypadków, zgodów, wypadnięć, no ale pozbierał się już psychicznie. Jednocześnie jego popisy potwierdzają tylko, że zresztą wyglądają. Przygotował znakomity samochód i zapowiada się, proszę Państwa, bardzo ciekawa rywalizacja. Idą chyba tam łeb w łeb. Zaraz zobaczymy, czy Neville, czy jest to źle. Tak, ale szuszistą jest Thierry Neville, on będzie zwycięzcą. A pokonuje tutaj trzykrotnie. To znów będzie przejazd tutaj Mikołajki Areny, natomiast cztery OS-y przejeżdżane dwukrotnie. No a teraz już mamy kolejny, a więc Quentin Giordano, to jest numer 42 i po raz pierwszy oglądamy dzisiaj Peugeot 208 R5. A jego, proszę Państwa, przeciwnikiem, rywalem, może tak to określmy, jest Australijczyk, australijski duet Scott Peder, Dale Moscat, a więc Scott Peder na co dzień właściciel firmy zajmującej się produkcją układów zawieszeniowych, amortyzatorów bardzo znanych. I Scott Peder był też u nas w ubiegłym roku tutaj w Mikołajkach. Startuje oczywiście z Skodą Fabią R5 i zobaczymy, kto tutaj w tym pojedynku zwycięży. Czy będzie to Peder, czy będzie to, proszę Państwa, na razie prowadzi Quentin Giordano. To jest właśnie Scott Peder, a więc numer 40, który teraz przed Państwem przejeżdża. I pojedynek z Kony z Peugeotem. Wydawało się lata temu, że Peugeot, wchodząc do rywalizacji i budując samochód w kategorii R5, odniesie ogromny sukces. Tak się jednak nie stało. Te samochody nie były zbyt szybkie. Te samochody bywały zbyt awaryjne i Ford zdecydowanie przejął pałeczkę. Przejął także pałeczkę sprzedażową i ponad 100 sprzedanych konstrukcji R5. Dało także dobrą pozycję sportowi do tego, aby startować w Mistrzostwach Świata. No i zobaczymy, czy to nie będzie jednak Scott Peder. Tak jest, proszę Państwa. A więc mamy Australijczyka, zdecydowane zwycięstwo Scotta Pedera. A więc numer 43. Nie, teraz napędził się pięknie. Już objął tutaj pojedynku. On jest właśnie na wewnątrz. Jak Państwo wiecie, Citroën w tym roku zawiesił starty jako zespół fabryczny. Oni testują z tych informacji, które mamy. No, przygotowali nowy, fantastyczny samochód na przyszły rok. Chris Meek cały czas oddaje się licznym testom. Od przyszłego roku zmieniają się całkowicie regulaminy w rajdowych mistrzostwach świata. Już dzisiaj cieszymy się na to, co się wydarzy za rok. Samochody, które będą dużo, dużo mocniejsze. To będzie gdzieś 380, może nawet więcej koni mechanicznych.
dużo większa swoboda, jeżeli chodzi o aerodynamikę, a więc to będą takie rajdowe potwory. Już mówi się, że zbliżone do słynnej B grupy. Zapytany dzisiaj, czy jest brany pod uwagę w startach zespołu. Powiedział, że najpierw musi sobie na to zasłużyć, a musi sobie na to zasłużyć dobrymi wynikami, musi sobie na to zasłużyć obecnością na meczu. Dlatego też Rajd Polski jest dla niego niezwykle ważną imprezą. Rajd Polski to impreza, w której Citroen zaufał właśnie temu zawodnikowi, który przeszedł do zespołu Citroena, który przeszedł z Mistrzostw Europy, który chce udowodnić, że w tym dużym WRC, w tym prawdziwym rajdowaniu daje sobie świetnie radę. No i chyba tutaj ma ogromną szansę, aby pokonać Saudyjczyka, ale Radzi to bardzo wszechstronny. Tak, jest już Craig Breen. Jest Craig Breen i to zdecydowana przewaga Irlandczyka. Tak, tutaj odnosi zwycięstwo i nie mam absolutnie wątpliwości, że czas, który poda nam za moment Karol